Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Galek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji w naszej grze The Last of Us. Rany. Co? Nic, po prostu pierwszy raz widzę coś takiego. Masz na myśli las? Tak, nigdy nie byłam w takim miejscu. Fajnie tu jest. Dlaczego nie zaprowadzisz mnie z powrotem do Marlene? Gdyby mogła załatwić to sama, to nie wciskałaby nam tej fuchy. Może już jest z tym lepiej. Nie chcę cię martwić, ale szanse na to, że twoi znajomi żyją, są znikome. Jest twardsza niż ci się wydaje. To nie ma znaczenia. I tak by nam się nie udało dostać do miasta w jednym kawałku. Uwierz mi, nie ma innej opcji. Przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu i komentowaniu. A my idziemy w las. Tu mamy jakieś kwiatki, ale niestety zerwać ich nie możemy. Tam mamy czaplę albo bociana. No, za to te kwiatuszki możemy zerwać. Wow, hej malutki. O, tam coś jest. Patrzcie. Surowce oczywiście. Pięknie. Pięknie tu jest. Tego też niestety nie uda nam się zerwać. Szkoda. Zobaczmy jeszcze tutaj po tej stronie. Nie, tutaj już nic nie będzie. Kanał ściekowy tylko. No trudno. No dobra, chodź Eli. Lecimy dalej. Brawo. Wdrapujemy się? Nie, na górze jest drut kolczasty. Musimy znaleźć inną drogę. No właśnie. Tędy nie przejdziemy. Wow, zobacz. Świetliki. W sensie prawdziwe świetliki. Tak, widzę. No tak. Przepraszam, ja odleciałam na chwilę. Prawdziwe świetliki, faktycznie. A może to? No, chyba wiem, co z tym można zrobić. Tu położymy i przejdziemy potem na sąsiedni budynek. Ale to za chwilę. Na razie sobie tutaj jeszcze się rozejrzymy. No nie, tutaj już nigdzie nie przejdziemy. O, monitor CRT. Nawet nie wiedziałem na początku, co to jest, ale to monitor. Stare dzieje. Pamiętacie monitory CRT? No pewnie niektórzy pamiętają. No dobra, hop na górę.
Weźmy tą dechę. I połóżmy ją tak, żeby dało się przejść. Dobra. No i udało się. To ty, Bill? Jakiś dym. Koło chyba kościoła. Gdzie się zazwyczaj spotykacie? A, różnie. Jesteś tu pierwszy raz, prawda? Wiem, że tutaj mieszka, ale... Nie, nigdy tu nie byłem. Myślisz, że ten dym to jego sprawa? Oby, kurwa, oby. Chodźmy to sprawdzić. Dobra, chodźmy. Nie, tutaj nic nie mamy. Nic tu nie znajdziemy. Tu jeszcze mamy jakiś domek. Zobaczmy, czy tutaj czegoś nie ma fajnego. Oczywiście, że jest. Zamknięty. Włamywać się nie będziemy. Tutaj. Uwaga pod nogi. Jest wysoko. O. Coś słyszałem. To się może przydać. Dobra. Cegła. Czy to zamknięte, otwarte chyba. Cholera, uważaj. Tam na dole coś jest. Ale tutaj na razie w miarę bezpiecznie wydaje się. Więc póki co. Zwiedzamy parter. Puchy. O, nareszcie. Jakaś amunicja. O. To oczywiście też nam się przyda. Więcej chyba nie ma nic do zebrania. O, tu coś leży. Zobaczmy, co to jest. Jakiś kawałek kartki. Przeczytajmy. Ku pamięci, zabierz więcej tabletek. Spróbuj zorganizować więcej amunicji. Pozostały tylko 3 tygodnie do następnego przerzutu z TES. No, niestety. Trzeba już być ostrożnym. Tutaj ktoś się czai. Ewidentnie.
Ale to nie tylko. Tam jeszcze coś jest, tak. Dobra, ale póki co możemy sobie tutaj na spokojnie poszukać, co nam... Aha, czyli to już mamy pełno. Zobaczmy, może uda się coś wytworzyć. Wytwórzmy nóż. No i ta benzynka nie będzie jedna. Tutaj niestety się nie uda i tu się niestety nie uda. No dobra, weźmy sobie tą. Zmienimy broń. No i chodźmy dalej. To było tutaj. Aha, czyli za tym płotem, dobra. Cichutku, pomalutku. Kurwa! Dobra. To chyba tyle. Z tego co widzę, tak. Niech to szlak. Wszędzie zasieki. No mówi się trudno. Wyjdźmy tutaj, może przez ten dom uda nam się przedostać gdzieś dalej. Spróbujemy. To był ten, no, parter. Czy jakieś tutaj schody wyżej? No nie, tu nie ma schodów wyżej żadnych. Tu mamy... Oj, nóż był? Był nóż, ale my mamy na maksa noży. Szkoda. Tutaj mamy coś na górze, ale nie wiem, czy to się uda wejść, bo tutaj chyba jest to za... No właśnie. Coś było? O nie, cegła. Ach, cholera, zamknięta od drugiej strony. Hej, podsadź mnie. No tak, tutaj nie ma drutu kolczastego. Niezły pomysł. Nie, to zły pomysł. Dobry! Ja cię nie podsadzę. A inaczej nie otworzymy tej bramy. No dokładnie. Dobra. Stoj tu. Tylko otwórz bramę. Nic więcej. Jasne. Ostrożnie. Okej. Zobaczmy. Okej. Udało się. Ta-dam! Dziękuję. Dobra robota. Dzięki. Dobra, poszukajmy teraz czegoś. Jak załatwimy ten samochód, to... Co wtedy? Poszukamy Tomiego. Marlin powiedziała, że to twój brat? Przede wszystkim należy do świetlików. Wiedziałby, gdzie się zabrać. O, rozumiem. Mieszka daleko stąd, dlatego potrzebujemy samochodu. Doniczki? Ale oprócz doniczek mamy jeszcze coś. Hej, patrz! Krasnale. Co? To są krasnale.
Ej, miałam kiedyś kolorowankę ze skrzatami. Są słodkie. Zatem nigdy nie przepadałam za wróżkami. Boję się ich. Okej. Nawet fajne te krasnale. No i co? Pustka. Tu się wejść da, nie da. Wszystko opuszczone. Zawalone. Zamykane. Ale to chyba otwarte. Przeczytajmy. Nakaz ewakuacji wydany przez Rządową Agencję do Spraw Reagowania Kryzysowego FEDRA. Coś tak to... Ale bajer. Nostalgicznie wszystko. Grałaś kiedyś na czymś takim? Nie. Ale miałam koleżankę, która wiedziała wszystko o tej grze. Główna bohaterka ma na imię Anielska Żyleta. Wiesz, jakby ci to powiedzieć, bez problemu by ci zrobiła dziurę w brzuchu i roztrzaskała głowę kopniakiem. Nigdy nie byłem fanem tych zabawek. Szkoda, że nie działa. Szkoda. Retro gry. Są na kanale retro gry. Zachęcam, jeżeli kogoś interesuje, popatrzeć sobie. A może, jeżeli będzie duże zainteresowanie, to wrócimy do tematyki. Tu nic takiego ciekawego chyba nie ma. O. Nożyczki są dobrze. Woda. Tego niestety wziąć nie weźmiemy. Zobaczmy, czy możemy coś, słuchajcie, wytworzyć. No możemy coś wytworzyć. Tylko się zastanawiam, co. No chyba to wytworzymy. Chyba to wytworzymy. Zobaczmy jeszcze, ile mamy umiejętności. No dobra. Więcej nie weźmiemy stąd. Tu żeśmy przeszli chyba na drugą stronę. Tak. Ale chodźmy jeszcze na górę. Zobaczmy, co jest na górze. Po to było przejście na górę, żeby trochę złomu zdobyć. No to skakamy. O, kolejne śrubki, pięknie. Dobra. Tyle. Stąd tyle. No i
chodźmy gdzieś dalej. Taka pustka, że aż. Sklep muzyczny Marquis. Dobra. Zobaczmy, co tu możemy znaleźć ciekawego. Pewnie płyty. No. I naboje. O, tu nie zajrzymy niestety. Ale tam mamy jeszcze przejście dalej, dobra. Zaplecze. O, taśma. Fragment jakiejś notatki. Przeczytajmy. Cholerni zarażeni pojawiają się zdecydowanie zbyt blisko kryjówki przy kościele. Wygląda na to, że znów będę musiał zlikwidować luki w naszej obronie. Strząpek kartki. O, śrubki, pięknie. To są szafki, ale niestety pozamykane. Zobaczmy, wow, czy... trochę to przygnębiające. Czy nam się uda? Tyle tu płyt. I nikogo, kto mógłby ich posłuchać. No niestety. Sama nie wiem. Nie powinno tak być. Oczywiście, że nie. No niestety nie wytworzymy tego, czego byśmy potrzebowali. Ale cóż, mówi się trudno i żyje się dalej. Dobra. Chodźmy, zobaczmy, co jest tutaj. Patrzcie, pułapka przed nami. Jezu! O, w mordę! Co to do cholery było? To pewnie jedna z pułapek Billa. No właśnie. Twój kolega ma lekką paranoję, może? Delikatnie mówiąc. Co to w ogóle jest za koleś? Pomagał nam w przemytach. Potrafi znaleźć to, co jest potrzebne. Obyśmy nie wylecieli w powietrze, próbując go znaleźć. Patrz pod nogi, a będzie dobrze. Dokładnie. Bardzo dobra rada. Kolejna pułapka. Zaraz, próbujemy ją rozbroić. Poszukajmy jakiejś cegły może, co? A tu jakieś drzwi są, może da się wejść? Da się wejść, patrzcie. Użyjmy ostrza. Dobrze. Spoko. No spoko. Więcej dalej nie pójdziemy. No dobrze. Szukaliśmy cegły. Czy jakąś znajdziemy gdzieś w pobliżu?
Tu są strzały, ale mamy już strzałów maksimum. Czy idziemy tędy? Widzisz ten przewód? Nie dotykaj go. Trzymaj głowę nisko, a nic ci się nie stanie. Okej. No właśnie. Tu jakaś kartka. Będę strzelał. Dobra, zobaczmy, co tutaj z kolei pisze. Bob, nie zamierzam opuścić miasteczka bez tego sejfu. Pomóż Bradowi wtaszczyć go na samochód, a jeśli będziesz chciał go otworzyć, tu jest kombinacja 5, 17, 21. No to szukamy sejfu. 5, 17, 21. Ogłoszenie o przymusowej ewakuacji. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami władz podczas pokonywania drogi ewakuacji. Napis droga ewakuacji wpisany jest w strzałkę w lewo. Strefa ewakuacji będzie dostępna w następującym miejscu. Liceum Lincoln. Dobra. To samo. Samochód policyjny. No i mamy save, patrzcie. 5, 17, 21. No to ustawiamy. 5. Czego na 3 do tego save'u? Tego nam było potrzeba. Patrzcie, 50 śrubek mamy, to sporo. Paliwo do miotacza ognia. No i naboje do strzelby, ale mamy niestety pełno, więc już więcej wziąć nie możemy. I tu jest właśnie ten samochód, na który chcieli ten safe wtaszczyć. Nie wiem po co. Skoro znali kod, no to mogliby otworzyć i po prostu save zostawić, zawartość wyjąć. No dobra, jesteśmy w punkcie, w którym żeśmy weszli tutaj. Więc chodźmy w takim razie już chyba dalej, bo tutaj, no, wydaje mi się, że tu nic po nas. Jeszcze bym chciał rozwalić tamten, tą bombę, tylko poszukuję tutaj cegły, nie wiem, czy gdzieś cegła była. Gdyby była jakaś cegła, to byśmy zaraz tą bombę rozbroili poprzez detonację. A tu jak na złość cegieł nie ma, no. Ani butelek nie ma. Nie wiem, po co ja tą latarkę świecę. Wskazówka. No wiem, że tam trzeba przejść. Wiem. Tutaj musimy kucnąć. Bo inaczej sami się zdetonujemy. No i dobra, chodźmy dalej. Chodź. Przejdziemy po niej na drugą stronę. Są butelki. Jest łuk, są butelki, wszystko jest. Nie, no już nie będziemy się wracać. Butelka się może przydać do czegoś tam. Oj!
bo spadnę zaraz. Droga wolna, wchodź. Okej. Teraz tam się musimy przedostać. Ale... musimy tą deskę wziąć. Po niej przedostaniemy się dalej. Nie, Eli, nie słuchaj. Po co schodzisz? Ja tylko po deskę poszedłem. Byśmy tam spadli, to trzeba naokoło znowuż wyjść. Cholera. No cholera. Fajna reakcja, nie? Co on teraz zrobi? Chyba nie wejdzie tutaj. Oj, nie, nie, nie. Ja chciałem z łuku go. No i dobra. Posłuchaj, Bill jest lekko szurnięty. Jak dotrzemy na miejsce, tylko ja będę z nim gadał. Rozumiesz? Rozumiem. Chcę, żeby była jasność. On nie przepada za obcymi. Okej. To równy gość, tylko potrzebuje czasu, żeby przekonać się do nowych osób. Kolejna bomba. Słyszysz? Tak. No. O rany, chcesz tam wejść? Może coś tu znajdziemy. Zaraz tu zejdę na zawał serca. Spokojnie. Spoko. Zajmę się tym. Dokładnie, to samo miałem powiedzieć ja. Radar pokazuje, że tu nie ma nikogo. Pułapek nie widać. O cholera! Ojejku! Nie spodziewałem się go. Rany! Ale mnie to coś wystraszyło. Dobra. Przeszukajmy to miejsce. Uff. A patrzyliśmy przed chwilą na radarze i nie było nikogo. To
Trochę to nie fair. No dobra, przeczytajmy, co tu pisze. Żołnierze chodzą od drzwi do drzwi, wypędzają ludzi do autobusów. Kilka budynków, dalej słyszą krzyki. Nie mam więcej czasu, dzwoniłem. Czekałem, nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, ale dłużej zostać nie mogę. Większość naszych rzeczy wrzuciłem do kilku walizek, będę na ciebie czekał. W strefie kwarantanny znajdź mnie. Do zobaczenia wkrótce, Ezra. No dobrze. Myślisz, że się znaleźli? Skąd mam wiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Ja też mam nadzieję, że tak. O! Batonik. Czyli mamy energię uzupełnioną, bardzo fajnie. Jakieś drzwi, ale tędy chyba... Nie, tam jest zostawione to. Nie przedostaniemy się. No dobra, chodźmy dalej. Lekki nieporządek, ale... To się nazywa twórczy nieład. Jakby coś. Co by nam się przydało, niestety. Tutaj byliśmy. No cóż. Wynośmy się stąd. Okej. No właśnie. Weźmy cegłę może. Tak na wszelki wypadek, rozumiecie. Damy radę, patrzcie, jak się to zrobi. Dobra, odsuń się, odsuń się. Okej. Coś tak chyba. Chyba nie zadziałało. Bo żeśmy walnęli nie w to, co potrzeba. W to trzeba walnąć właśnie. Można i tak. No. Kolejna pułapka. Patrz pod nogi. Jakieś otwarte drzwi, to mi się nie podoba. Trzymaj się blisko. No więc właśnie. Amunicja. No cóż, chyba musimy tu wejść. Chodź już. O kurczę. Ja pierdolę, Bill! Co się stało? Kolejna z debilnych pułapek Billa. No właśnie. Tam! Lodówka! To przeciwwaga! Okej. Czy my możemy coś tu zrobić? Chyba niekoniecznie. Przednij linę! To zjadę na dół! Robi się! O nie! Słyszycie to samo co ja? Cholera, zbliżają się! Daj mi się liną! Eli! Jak tam? No nie! Zżarło nas.
Lera! Szybko! Hej, hej, tu jestem! Zostaw ją, sukinsyna! Cholera, Eli, są coraz bliżej! No, rusz dupę, wstawaj! Gdzie teraz? Dobra, chodźmy, chodźmy ten dzień! Biegnij, Eli! Uwaga, z tyłu! Bill, chodź! Chodźmy, to miejsce nie jest bezpieczne! Bill, wchodzą drzwiami! Eli, trzymaj się z tyłu! Z tyłu! Uwaga! Chodźcie, już prawie jesteśmy na miejscu. O cholera! Cholera, zaraz tu będą! Masakra! Niewiele brakowało. Dzięki, że nam pomogłeś i w ogóle... Eli. Ej, co jest? Joel, co ty wyprawiasz? Rokuj mnie! Powróć jej na kolana. Uspokój się, stary. Ty już wróci na kolana! Nie prowokuj mnie. Tylko spokojnie. Dałeś się ugryźć? Nie. Wyrastać coś? Nie, kurwa, jestem czysty! Jeśli zobaczę choćby za to panie. Wystarczy! Ja pierdolę! Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Wpieprzyliście mi się do domu, uruchomiliście pułapki i prawie połamaliście mi rękę. I kim do kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Gówno ci obchodzi, kim jestem. Jesteśmy tu, bo wisisz Joelowi przysługę, a na początek zdejmij mi kajdanki. Wiszę Joelowi przysługę. To ma być jakiś żart? Dosyć tych pierdół. Potrzebny mi wóz. A, jednak żartujesz. Potrzebne ci auto. Wiesz, nawet gdybym jakieś miał, chociaż nie mam pojęcia skąd, to myślisz, że naprawdę bym ci je oddał? A? Jasne, Joel, proszę, proszę, weź mój wóz. No to może jeszcze weźmiesz moje żarcie, co? Patrząc na ciebie, wyszło być na zdrowie akurat. Posłuchaj mi, mała gówna. Nie, pieprz się! Przykułeś mnie teraz do... teraz zamkniesz buźkę. Dobra? Nie wiem, jaką przysługę ci wiszę, ale na pewno nie aż taką. Prawdę mówiąc, Bill, właśnie taką. Nieważne, bo i tak nie mam wozu na chodzie. W mieście musi jakiś być. Części. W tym mieście są tylko części. Czyli mógłbyś z nich coś sklecić. No dobra. Jeśli ma się udać, potrzebuję nieco sprzętu. Jasne. On jest po drugiej stronie miasta. Pomożecie mi go przetargać. To może wtedy mi się uda go odpalić. Ale po tym numerze będziemy kwita. Nie ma sprawy. Pewnie i tak za kilka dni będziemy martwi. Dobra. Idziecie za mną. To miasto to jedna wielka pułapka. Trzymać się mojej dupy. Ta, chciałbyś. Możesz przestać? Dobra.
Radzę, żebyście wzięli wszystko, co chcecie, albo co może być wam potrzebne. Dobra, dzięki. Eli, rozejrzyj się, może znajdziesz coś przydatnego. No, spoko. Ale to już, słuchajcie, w kolejnym odcinku. A tymczasem ode mnie to tyle. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.